poprzednim odcinku. Mogę coś dla ciebie zrobić? Najwyższy czas, żeby pokazać, kto tu rządzi. Dla mnie jesteś dziewczyną mojego najlepszego przyjaciela. Zawsze nią będziesz. Nie wracajmy więcej do tego tematu, bo... czuję się jak zdrajca. Mam nadzieję, że mnie nie zawiedziesz. Co mam zrobić? Zabić Milagros. Sonia Smith i Roberto Mateos w filmie z serii Cud Miłości. Scenariusz w pozostałych rolach. Muzyka. Zdjęcia. Reżyseria. Mam popełnić morderstwo? A co myślałeś? Że zajmę się działalnością charytatywną? Przede mną nie musisz udawać. Jesteś przestępcą. Nie, proszę pani. Jestem zawodowcem. Więc w czym problem? Będę szczery. Pani nie ma kasy, a za mokrą robotę trzeba bardzo dobrze zapłacić. Kto ci powiedział, że nie mam pieniędzy? Jeśli zabijesz Milagros, przejmę cały majątek po bracie. Dobrze ci zapłacę. Także za list. O tym też pani wie? Wiem wszystko. Schowałeś go, żeby się z nikim nie dzielić. Jakoś to załatwię. Dlaczego ten człowiek włamał się do was? To on wymordował twoją rodzinę? Pan tu już nie pracuje. Tylko Lukrecja może mnie zwolnić. Wyrzuciłaś go? Tak. O której stąd wyszedł? Nie wiem. O co ci chodzi? Chcesz, żeby tu pracował? Morderca, jesteś gorszy niż twój brat. Co słyszałaś? Mów. Wszystko. Jesteś mordercą. Masz list. Wykradłeś mi go. Płatny zabójca. Przestań histeryzować. Chcesz zabić panią Milagros. Co ci przyszło do głowy? Ja tylko przytakiwałem tej wariatce. Nie jestem głupia. Sam mówiłeś, że ona udaje chorą. Teraz wszystko rozumiem. Tak mi się wydawało, bo słyszy i mówi. Ale przekonałem się, że miałaś rację. Ona zupełnie zwariowała. Zabić panią Milagros?
Wszystko się jej pomieszało, a ja tylko chciałem się dowiedzieć, co ona naprawdę myśli. Zastanów się, kochanie, po co miałbym zabijać Milagros? Lucrecia nie ma forsy. Jest obłąkana. A ja pozwoliłem się jej wygadać. Musiałbym na głowę upaść, żeby uwierzyć w te brednie, które ona wygaduje. O co ty mnie posądzasz? Kochanie, jak mogłaś w ogóle tak pomyśleć? Kurs się już skończył, ale zostanie jeszcze na pół roku. Chce się zapisać na inny kurs? Nie, dostał rolę we włoskim serialu. To wspaniała wiadomość. Tak. Zaczyna robić karierę. Paloma. Nie chciałabym cię martwić, ale... Jesteś pewna, że Pi powróci? Gdybyś przeczytała jego listy, nie zadawałabyś takich pytań. Pobierzemy się zaraz po jego przyjeździe. Zje pan śniadanie? Tak. Jak spałaś? Dobrze. Trochę się o ciebie martwiłem. Nie chciałbym się wtrącać, ale Martin najwyraźniej nie był chyba zachwycony twoim pomysłem pojechania do José Antonio. Wiem. Ale musiałem to zrobić. Przepraszam. Możemy jechać. Zaczekaj w samochodzie. Jedziesz do biura? Najpierw do szpitala. Chcę odwiedzić Sandrę. Mogę się z tobą zabrać? Też chciałem do niej zajrzeć. A przy okazji... do Eryki. Długo to jeszcze potrwa? Już kończę. Teraz będzie pan mieszkał jak w twierdzy. Włamywacze nie mają żadnych szans. Benito jadł już śniadanie? Tak, wcześniej dziś wstał. Coś nie tak? Jakiś problem z Benitem? Zanieś śniadanie pani Lucrecji. Ja zaniosę. Teodora ma dużo pracy. Chętnie pomogę. Nie musisz, to mój obowiązek. Dawaj. Czemu nie chcesz, żeby ci pomógł? Czyżbyś była zazdrosna? Myślisz, że między panią Lucrecją i Benitem... Chcesz wyjść dzisiaj, czy wolisz zostać jeszcze jeden dzień? Wszystko mi jedno. Niech pan zdecyduje. Jeśli szpital działa na ciebie deprymująco, radzę pojechać do domu. José Antonio zaraz tu będzie. Porozmawiam z nim. Wiem, co przeżywasz, ale nie wolno ci się poddawać. Jesteś młoda i za kilka miesięcy możesz ponownie zajść w ciążę. Nie chcę zachodzić w ciążę. I wieczór filmowy tylko w Polsacie. Señora Lucrecia, señora.
Doktor Walinczek nie rozsądny. Doktor ma rację. Z czasem o tym zapomnisz i znów będziesz chciała mieć dziecko. Wiem, że teraz jest ci ciężko, ale czas wszystko uleczy. Tak mówią. Zobaczymy. Witaj, kochani. Jak spałaś? A ty? Dzień dobry, tatusiu. Witaj, siostrzyczko. Mogę zjeść z wami śniadanko? Już nie mam kary. Naturalnie. Paloma, podaj pani Lucrecji śniadanie. Chcę racuszki z miodem i dżemem truskawkowym. Powiedz Margaricie, żeby zrobiła racuszki z miodem. Dużo miodu. Nic się nie stało. Ta wariatka uciekła. Szukałam jej w całym domu. Bóg jeden wie, gdzie ona może teraz być. Trzeba zadzwonić na policję i zgłosić zaginięcie. Kto zaginął? Pani Lucrecja. Ktoś umarł? Na razie nikt, ale pani Lucrecja. Pani Lucrecja jest w jadalni. Zażyczyła sobie racuszki z miodem i dżemem. A Sebastian? Jeszcze nie zszedł. Daj to. Dzięki. Tato ma tupet. W tym domu wkrótce zapanuje porządek. Możesz się jaśniej wyrażać? To zależy od ciebie. Sama powiedz, czy chcesz tu zostać, czy wracamy do domu. Ten człowiek już tam nie przyjdzie, prawda? Jest w więzieniu. Sergio twierdzi, że może dostać nawet dożywocie. Nie powinnam tak mówić, ale pragnę jego śmierci. Nienawidzę go. Nienawidzę i boję się go. Zapomnij o nim. Przyrzekam, że już nigdy więcej go nie zobaczysz. Twoje śniadanie? Nie jestem głodna. Musisz coś zjeść. Jestem umówiony z inspektorem. To nie potrwa długo. A moje racuszki? Margarita zaraz przyniesie. Muszę już iść. Ja też. Nie chcę być sama. Mogę pójść z wami? Wybieracie się na spacerek? Nie. Jedziemy do pracy. Ja też chcę pracować. Siadaj, Macarena. Zobacz, kto z nami jest. Dzień dobry. Dobry wieczór, kuzynko. Ty jesteś Paloma? Nie. Mam na imię Macarena. Na nas już pora. Ciao. Jak powiedziałaś, że się nazywasz? Jesteś ciocią, córką, siostrą, babcią, panną, mężatką, wdową, rozwódką? Co tu robisz o tej porze? Obudziłam się i poczułam wielką ochotę, żeby pokroić cebulkę, zrobić kanapeczki. Tata może tu wejść. I co z tego? Już nas widział. Stęskniłam się za tobą. Muszę się ubrać. Nie szalej. Już oszalałam. Na twoim punkcie. I zżera mnie zazdrość. Jak tylko pomyślę, że pokój Makareny jest obok twojego. Między Makareną a mną nic nie było i nie będzie. Jest dziewczyną twojego brata. Ale pokusa jest zbyt blisko. Przecież nie wyrzucę jej z domu. Ale możesz ją zwolnić. Niech sobie tu mieszka, ale... Niech szuka innej pracy.
To najlepszy sposób, żeby was rozdzielić. Powinna pracować poza domem. Uważam, że to genialne rozwiązanie. Boisz się mnie? Nie, proszę pani. Jak się tu znalazłaś? Nie znam cię. Prawda? Już wyzdrowiała? Mówisz do mnie? Kim ty jesteś? Ja? Czerwony kapturek. Naprawdę? A gdzie twój koszyczek? Wilk mi go ukradł. Nie siądziesz do stołu? Zjem w kuchni. Idę poszukać babci. Wszystkie dla mnie. Nie będę się z nikim dzielić. A ty kogo idziesz szukać? Dobrej wróżki. Jeszcze te kretynki się przekonają, kogo połknie zły wilk. Dowiedziałem się dziś rano od Milagros. Serdecznie ci współczuję. Dziękuję. A co u ciebie? Dobrze. Trochę mi smutno, bo Renzo wyjechał. Nie wiedziałem. Do Bostonu. Jego matka jest ciężko chora. Przykro mi. Zostawiam was. Porozmawiajcie o swoich sprawach. Nie wiem, jak cię pocieszyć. Dla mnie nie ma pocieszenia. Jak tylko pomyślę, że... Już dobrze. Gdy wrócę do biura, proszę mi wynaleźć dodatkowe obowiązki. Im bardziej będę zajęta, tym lepiej. A ja właśnie chciałem zaproponować ci urlop. Wyjazd z José Antoniem dobrze by ci zrobił. Nie sądzę. Podobno nie można uciec od siebie samego. Ból tkwi wewnątrz nas. Nie można go zamknąć na klucz i wyjechać. Przesłuchaliśmy go dwukrotnie, ale to nic nie daje. Powtarza w kółko, że jest maniakiem seksualnym i że Sandra jest w jego typie. Niech go wszyscy diabli. Ja jednak uważam, że chodzi mu o ciebie. Ale dlaczego? Na pewno nie możesz mi pomóc w rozwiązaniu tej zagadki? Nie wiem, dlaczego Leoncio Peña chce mnie zabić. Gdyby Lucrecia była przy zdrowych zmysłach, pomyślałbym, że to ona go nasłała. Jesteś pewien, że ona jest obłąkana? Tak. Wystarczy na nią spojrzeć. Kiedy wytoczycie mu proces? Jak tylko zbierzemy materiał dowodowy, będziesz musiał złożyć oficjalne oskarżenie. Na pewno wam nie ucieknie? Jest bardzo dobrze strzeżony. Prokurator wystąpi o karę dożywocia. Mam nadzieję, że sprawiedliwości stanie się zadość. Dzięki za wszystko. Co ty tu robisz? Jem racuszki z miodem, ale nie dam ci spróbować. Dlaczego postradałaś zmysły? Nie mogę na ciebie patrzeć. Lepiej wracaj do zdrowia, bo wylądujesz w wariatkowie. Pogadaj z nią. Habla con ella una vez.
Cześć, szwagiereczko. Czyżbyś była smutna? Mój braciszek do ciebie nie napisał? Nie. Możemy porozmawiać w bibliotece? Chciałbym przejrzeć rachunki. To pilne? Muszę doglądać sosu, bo się zetnie. Ja mogę mieszać. Nie wiesz jak. Oczywiście, że wiem. Nie ma problemu, ja się tym zajmę. Gdzie Lucia? Jeszcze śpi. O tej porze? Idę ją obudzić. Nic z tego, miałaś pilnować sosu. Lucią się nie przejmuj. Tak jest. Za minutę jestem z powrotem. Zapomnij o pracy. Zajmij się sobą. Dziękuję, ale jutro wracam do biura. Siedzenie w domu będzie jeszcze gorsze. Dla mnie też praca jest najlepszym lekarstwem. Gdzie José Antonio? Pojechał na komisariat. Miałaś nadzieję go tu zastać? Tak. Powiem, że byłaś. No, na nas już pora. Idziemy? Tak. Do widzenia. Moje maleństwa. Aleś ty wyrosła. Jesteś taka śliczna. Dzień dobry pani. Jedziemy na spacer. Ale... Tak bardzo go nienawidzę, że chciałbym go ukatrupić własnymi rękami. Prawie mi się udało. Gdyby inspektor Leoncio Peña byłby już martwy. A ty siedziałbyś w więzieniu, rujnując życie swoje, Sandry i waszego dziecka. Nasze dziecko umarło, zanim przyszło na świat. Za sprawą bandyty, który wymordował moją rodzinę i zniszczył Raquel. Więc dlaczego nie powiesz o tym policji? Co cię powstrzymuje? Jeśli szukasz sprawiedliwości, to musisz go zadenuncjować. Zabił twoją rodzinę, próbował zgwałcić twoją narzeczoną. Jeszcze ci mało? Nie mogę. Przysięgałem Raquel, że osobiście się z nim rozprawimy. Szukasz zemsty, a Bóg postawił tego człowieka na twojej drodze, żebyś go oddał w ręce sprawiedliwości. To nie takie proste. Byłem z Raquel, kiedy ona zabiła jednego ze wspólników Jaguara. Poza tym myślisz, że ktoś mi uwierzy? Byłem wtedy dzieckiem. Od tamtej pory minęło 20 lat. Byle jaki adwokacina podważy moje zeznania. Hola. ¿Quieres un café? Napijesz się kawy? Bueno. Tak. Un café, por favor. Poproszę kawy. ¿Y? ¿Cómo va todo? Jak leci? Más o menos. Tak sobie. ¿Qué pasa? ¿Problema? Problemy z Milagros? Mnie możesz powiedzieć. Nie jest tak, jakbym chciał. Milagros mnie nie kocha. Stara się, ale niestety. Historia lubi się powtarzać. Najpierw ty i ja, teraz biedny Benjamin. Nie wiem, jak długo jeszcze wytrzymam tę sytuację. Kiedy tylko Milagros dowiedziała się o Sandrze, natychmiast poleciała pocieszyć José Antonio. Przykro mi.
Wyobrażam sobie, co przeżywasz. Nareszcie jesteś. Musiałam przyjechać taksówką. Czemu na mnie nie zaczekałaś? Byłam w szpitalu. Sandra straciła dziecko. Poroniła? Wszystko było w porządku. To się zdarza. Dla ciebie lepiej. Twój syn nie będzie miał braciszka w tym samym wieku. Czemu jesteś taka okrutna? Nie masz krzty uczuć. Nieprawda. Dobrze wiesz, co miałam na myśli. Możesz mi pomóc, Fernando? Muszę coś załatwić, a Sandry nie będzie przez kilka dni. Właśnie się dowiedziałam. To okropne. Jestem do twojej dyspozycji, tato. Chodźmy. Ciao. Rozmawiałeś z Teodorą? To straszna plotkara. Ile usłyszała? Więcej niż powinna. Ale udało mi się ją przekonać, że pani zupełnie zwariowała. Na pewno ci uwierzyła? Mam ją w garści. Sama pani dobrze wie, co nas łączy. Przemyślałeś moją ofertę? O pieniądze nie musisz się martwić. Wiem, jak tylko usuniesz Milagros, odzyskam cały majątek. Tak, wiem. Obmyśliłam już pewien plan. Chce pani posłuchać? Co ty tu robisz? Miałyśmy się spotkać po południu. Musiałam zobaczyć się z twoim bratem. Szaleję na jego punkcie. Jestem zazdrosna o Macarena. Poprosiłam, żeby ją zwolnił. Sebastian nigdy tego nie zrobi. Po czyjej ty jesteś stronie? Niczyjej. Nie wtrącam się w cudze sprawy. Którą założyć? Dokąd się wybierasz? Na plebanię. Ty? Serio? Po co? Przecież nie chodzisz do kościoła. Pomagam im w pracy. Nie wierzę. Raczej powinnaś pomóc nam w kuchni. Macarena odchodzi i liczy się każda para rąk. Na moje nie liczcie. Musielibyśmy do tego dopłacić. Źle skalkulowałeś koszty. Podniosłam nieco ceny. Pani Molina, nie protestowałam. Mam tu gdzieś rozliczenie. Mam też listę nowych dostawców. O co chodzi? Chciałeś przejrzeć rachunki, ale mnie nie słuchasz. Przepraszam. Chcesz mi coś powiedzieć? Właściwie przeszkadza ci moja obecność? Wiesz, że się w tobie kocham i wolałbyś, żebym odeszła, ale nie masz odwagi tego powiedzieć. Nie w tym rzecz. Zresztą ja też jestem gościem w tym domu. Więc o co chodzi? Przepraszam, że przeszkadzam, ale Rossi gdzieś zniknęła, a mama nie daje sobie rady w kuchni. Moglibyście zostawić te rachunki na później i trochę nam pomóc? Już idziemy. Dla pani i mojego bezpieczeństwa.
Jak to wytłumaczysz? Powiem Milagros, że muszę odebrać w Boliwii mały spadek, który zostawił mi mój dawny pracodawca. Wyjadę na kilka dni, żeby mieć alibi na wypadek, gdyby ktoś zaczął mnie podejrzewać. Kiedy ją zabijesz? W ciągu najbliższych 2 tygodni. Jestem zawodowcem, nie tak jak mój brat. W porządku. Ja tymczasem będę udawać wariatkę. Jak ją zabijesz? To już moja sprawa. Panią powinno interesować tylko moje honorarium. $5,000 po wykonaniu zadania. 5,000? Tyle będę potrzebował na koszty operacyjne. To bardzo drogie przedsięwzięcie. Nie przesadzaj. Moja cena to $200,000. I nie mam zamiaru jej negocjować. Za tę sumę odzyska pani Mistral i list brata. Skąd mogę mieć pewność, że masz ten list? Mogę pani wyrecytować jego treść albo pokazać fotokopię. Muszę tylko wiedzieć, czy zgadza się pani na tę stawkę. To bardzo wysoka suma, ale nie mam innego wyjścia. Ja też ryzykuję. Pani nie ma pieniędzy i będę musiał poczekać, aż odzyska pani Mistral. Dostaniesz te pieniądze. Ja zawsze dotrzymuję słowa. Nie mam co do tego najmniejszej wątpliwości, ale lubię jasne sytuacje. Podpisze mi pani dokument, w którym zobowiązuje się wypłacić mi tę kwotę jako wynagrodzenie za usługi. To nie będzie konieczne. Pani chce sprawdzić, czy mam ten list, a ja chcę mieć ten papierek. Dobrze, podpiszę. Więc umowa stoi. Musimy wracać do domu. Jeszcze zaczną coś podejrzewać. Jeśli to możliwe, chcę, żeby Milagros cierpiała, zanim... Proszę zostawić to mnie. Ale ty masz tupet. Miałaś nam pomagać, a teraz się wylagujesz. Jestem zmęczona. Muszę się trochę zdrzemnąć. Chcę sprzątnąć pokój. Zrobisz to potem. Muszę być świeża i wypoczęta dla mojego Sebastianka. Obudź mnie za 30 minut. Jesteś bezczelna. I co z tego? Idę do ogrodu po bazylię. Margarita, jak myślisz, damy sobie radę bez niej? Na pewno nie. Jest niezbędna, szczególnie teraz, kiedy spędzasz dużo czasu z Rosji. Gdyby Macarena odeszła, będę ci więcej pomagał w kuchni. Rosji też chce się włączyć do pracy. Dlaczego chcesz ją zwolnić? To sumienna i odpowiedzialna dziewczyna. Prowadzi wszystkie rachunki. Poza tym jest z nami od początku. To nie byłoby fair. Gdzie Rosji? Musi się przespać, żeby być wypoczętą dla swojego ukochanego. Sebastian chce zwolnić Macarenę. To robota Rosji. Jest o nią zazdrosna. Z największą przyjemnością. Przez lata byłaś klientką mojej kancelarii i nadal będę prowadził twoje sprawy. Zaraz do ciebie przyjadę. Przejrzałam dokumenty. Brakuje tylko kosztorysu nowej inwestycji. Mam spotkanie z dawną klientką. Pojedziesz ze mną? Mam być twoją sekretarką? I świadkiem. Chodzi o zmianę testamentu. Jedziemy?
Chętnie popracuję z tobą poza biurem. Naprawdę chcesz mi pomóc? Kiedyś to robiłam. Jesteś kochana. Zapisz, kiedy były zrobione te zdjęcia. Masz operację? Trzy. I dobrze. Przynajmniej nie będę myślał o Milagros. Alo? Hola, Milagros. Właśnie wyszedł. Nie mówił, czy jedzie do mnie? Jest w szpitalu. Ma dziś trzy operacje. Myślałam, że... Nieważne. Powiedz mu, że dzwoniłam. Rosji! Stęskniłeś się za mną? Co tu robisz? Miałaś nam pomóc. Mamy mnóstwo pracy. Zostawiłam was samych, żebyś porozmawiał z Makareną. Jak poszło? Zwolniłeś ją? Nie, i nie zrobię tego. Bez niej nie damy sobie rady. Margarita też tak uważa. Nikt nie jest niezbędny. Mogę ją zastąpić. Nie masz pojęcia o interesach. Bez Makareny wszystko się zawali. Rozumiem. Chcesz powiedzieć, że to ja powinnam odejść? Tak? Zatrudnię cię na okres próbny. Zobaczymy, czy się sprawdzisz. Idziemy? Idź sam. Ja muszę się zdrzemnąć. Głupek. Ale go uwielbiam. Za dużo wczoraj wypiłem. A nie mówiłem? Doktor Benitez ostrzegał, że przez te lekarstwa mogę mieć kłopoty z wątrobą. Będę musiała odstawić alkohol. Czekasz na kogoś? Chcę pozałatwiać wszystkie sprawy. Zaraz przyjedzie tu mój adwokat. Wychodzisz? Idę po papierosy. Weź klucze. Buzi. Przede wszystkim spokój. Niech José Antonio weźmie cię na spacer, do kina. Nie powinnaś jednak dużo chodzić. Będziemy przestrzegać wszystkich zaleceń. Dziękuję. Pamiętaj, co powiedziałem. Za kilka miesięcy znów możesz zajść w ciążę. Gdyby były jakieś problemy, natychmiast dzwoń. Milagros, muszę z tobą pilnie porozmawiać. Chodzi o Lukrecję? Nie, o Martina. Czy coś się stało? Wolałbym porozmawiać osobiście. Mogę do ciebie przyjechać? Oczywiście. Sofia. Co słychać? Miło cię widzieć. Fernanda, moja asystentka i córka. Nie wiedziałam, że masz taką ładną córkę. Dziękuję. Słyszałam, że zamknąłeś kancelarię. Mimo to pozwoliłam sobie zadzwonić. Cieszę się. Dla stałych klientów zawsze jestem do usług. Powiedziałaś przez telefon, że chcesz zmienić testament. Chcę przepisać cały majątek na chłopaka, w którym się zakochałam. Dokończymy naszą rozmowę?
jakie estábamos. O czym? Miałam wrażenie, że chcesz mi coś powiedzieć, ale nie masz odwagi. Z pewnością chodzi o to, żebym się wyprowadziła albo odeszła z pracy. Mylisz się. Chcę, żebyś została. Tylko, że... Co? Przyjmij do wiadomości, że możemy być tylko dobrymi przyjaciółmi. Ze względu na Juanita? Między innymi. I dlatego, że kocham Rosję. Dzięki za szczerość. Ja też chcę ci coś powiedzieć. To było nieporozumienie. Ja nadal kocham Juanita. Świetnie, droga szwagiereczko. Wszystko jasne. Poproszę tatę, żeby jak najszybciej sprowadził Juanita. I wszyscy będą szczęśliwi. Wracajmy do pracy. Mój misiaczek myśli tylko o pracy. No to do roboty. Bardzo za tobą tęsknię, bardzo. Pogoda okropna. Jak twoja mama? Bardzo się ucieszyła na mój widok. Dobrze, że do niej pojechałeś. Tęsknisz tak bardzo jak ja? Jeszcze bardziej. Chciałabym do ciebie przyjechać na kilka dni. Wezmę bilet kredytowy i kilka dni urlopu. To nie jest najlepszy pomysł. Nie chcesz, żebym przyjechała? Oczywiście, że chcę, ale nie wiem, jak długo tu zostanę. A sytuacja jest trochę skomplikowana. Porozmawiamy o tym innym razem. Muszę kończyć. I tak sporo zapłacisz za tę rozmowę. Bardzo cię kocham. Ja ciebie też. Macarena? No to... Nie, ty nie jesteś Macarena. Ustaliliśmy, że będzie ze mną mieszkał aż do mojej śmierci. Czy taki zapis w testamencie jest możliwy? Naturalnie. Masz zaufanie do tego chłopaka? Wiem, że mnie nie kocha. Ale jest bardzo troskliwy i dotrzyma słowa. Na pewno mnie nie opuści. Gdybyś zmieniła zdanie, zawsze możemy przeredagować testament. Mam nadzieję, że nie będzie to konieczne. Wiem, że kupuję swoje szczęście. Ale mam do wyboru to lub samotność. Dobrze, kto to jest? Potrzebne mi będą jego dane. Wyszedł na chwilkę. Zaraz wróci. O, już jest. Witaj, kochanie. Na co masz ochotę? Słyszałaś, co powiedział lekarz. Jak najmniej siedzenia w domu. Położę się na chwilkę. Potem pojadę do biura. Może pójdziemy na lody albo do kina. Jest mnóstwo możliwości. Jeśli ma się na to ochotę. Pozwolisz, że się położę? Mam ci towarzyszyć? Nie. No się nie przejmuj. Coś się stało? Twój telefon mnie zaniepokoił. Prawdę mówiąc,
Sprawa nie jest zbyt przyjemna. Widziałem Erikę z Martinem. Razem pracują, są dobrymi przyjaciółmi. Łączy ich znacznie więcej. Są kochankami. Widziałem na własne oczy.